jak sobie damy tutaj, a co? Niech będzie. Wy sobie podejdźcie. Na przykład tu. Czemu nie? To komu szkodzi? Tu mamy. Jest. No i tutaj. A, tu jeszcze mamy łuczników. Okej, okay, dobra. Zaczynajmy. Mam nadzieję, że nasza artyleria zaraz rozpocznie ostrzał. No jak pięknie Angole podchodzą. Ognia tych dział, co? Czy nie? Tak! Rozpoczęliśmy ostrzał. Sił angielskich. Bardzo dobra wiadomość. No, i to ja lubię. Ładnie. Zostaną teraz wpierniczone. Okej, ostrzał trwa. Może nie jest jakiś super celny, ale i tak. Lepszy taki ostrzał niż żaden. Co ciekawe, amunicja nam się tutaj nie skończy, więc będziemy do nich walić tak długo, aż wszyscy nie padną. O, jak pięknie padają. Pięknie. Chociaż te działa mogłyby mieć nieco większą celność. Dobra. Okej, myślę, że możemy sobie pozwolić na wyjście z miasta, znaczy z zamku, naszymi siłami. Jest. Teraz sobie ustawimy tutaj. No i nadchodzimy. A wy się bójcie. Wow. Fajnie ta kula przeleciała. Nie no, łuczników nie mogę ruszyć. Przecież mamy wsparcie ogniowe. Dobra, przyspieszmy sobie to. Na spokojnie. Co ja poradzę, że jesteście pod atakiem? Nikt wam pod ten zamek podchodzić nie kazał. Dobra. Postrzelajmy troszkę z kubańców. Ja jestem ich dowódca, tutaj jestem ich dowódca. No i pięknie będzie. O, jak padają. Ognia! Ostrzeliwać. Kurczy byków. No. I to lubię. Ta wieża wali? Tylko te dwie z przodu. Przy bramie. Chyba tylko te z bramy walą. Takie wrażenie. Boże, strasznie żywotni są. Gorni. Nasze ataki. A dobra, przyspieszmy sobie to.
No jedziesz, jedziecie. Zawrócić. Ci jadą bardzo ładnie. Proszę, żeby dostać się pod ostrzał naszych łuczników na murach. Uuu! Ale tego, żem nie planował. Kurna, ale nam przywalili nasi nasza własna ta. Patrz, dziadu. Ja jest. Nie da ci im szans na cokolwiek. Atakować. Okej. Dobra, chcę tych tu nękać. Kurde. Co za działa? Robcie im krzywdę! No, by ich tam nękać. Men are winning the battle. If we continue like this, we might be great. Tak jest. General flees like the coward he is. Strike hard and break the spirit of his army. Podejść pod same mury. A jest. Nasi łucznicy potrafią. Przeciwnika zmotywować do działania. Palić, moi dzielni łucznicy, konni. Pięknie, kolejne ich siły dostają po dupie. To właśnie lubię. Dobra, tutaj rozstawili się Rusini. Jeszcze ze swoimi siłami. Okej. Da jest. No cóż, bawimy się z nimi w kotka i myszkę. No, rozwalić dziadów. Pomóż im.
jest naprzód. Dobra, polska szlachta ruszyła. Dobra, narozwalać ich. Na spokojnie. No. Nie macie szans. Ale wytrzymali są strasznie. Cholerni Angole. O ja. Jednego żeśmy stracili. Pogonić ich. Się odpowiednio wygrupować. O ja, dobra. Uderzyć tu. Dobra, naprzód. Odskoczyć. Z tym jednym typem nie umiecie sobie dać rady? Kurna! Co za debil. Tu podjechać. Dobra, czekamy aż ich działa wykończą. Bo to nie ma co. Nie ma skubańcy, nie ma tak łatwo. Hamburga tak łatwo nie będzie zdobyć. Jakby tak te działa, jeszcze celnie chciały strzelać, to w ogóle. O, taran ich rozwaliliśmy. Piękny widok. Okej. Okay. Teraz tak, myślę sobie tak, że te dwa oddziały na spokojnie tutaj ściągnąć. Tych też można tutaj ściągnąć. Dobra. Ok. Wystrzelamy z kubańców. Może i są strasznie odporni, ale i tak damy im radę. Uderzyć tu, uderzyć tu i uderzyć tu. Wow. Ej, co jest? Tam ci tak się wystraszyli, że zaczęli uciekać? Bez przesady.
zaatakować ponownie. No dobra. Pogonić skubańców. Uderzyć ponownie. To mają jakoś życie uatrakcyjnie, co nie? Ale ładnie dostają. Przyatakować. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Tu. Spokojnie. Rozstawiać się. Niczym się nie przejmować. Robić wszystko jak należy. Chyba zaczęli ostrzał, no właśnie. Tak jest. Te kurde, wytrzymali są strasznie w tych zbrojach. Skurczybyki. Rycerze angielscy. Banda patołachów. Tak jest. Mocić w nich. Jest tu jeden ich zostało. Gdzie jest tu? Na 18. Ruszają. No no. Spokojnie. Stać i upaść na nich. Teraz rzuć ostrzał na tych. No i spokojnie. A jest. Ale kurde, no ci łucznicy naprawdę są słabi już. Przeciwko takim opancerzeniom, opancerzonym jednostkom. Prawie nic im nie robimy. To jest smutne. Zobaczcie sobie. Ja tu mocno w nich napierdzielam. No coś tam giną, no ale... To i tak nie jest. To na co moglibyśmy liczyć. Te dwa oddziały. Jeden tu, drugi tu. Tak to sobie załatwimy. Was sobie ustawimy tutaj. W tym czasie wy. Oraz wy. Podchodzicie tu. Proszę bardzo. Taka mała zamiana miejsc. No, jak tam Angole się czują? Cały czas pod ostrzałem. Bardzo ładnie. Prawda, już niewielu zostało. Spieszeni miecznicy. Cokolwiek to znaczy.
tutaj nasze oddziały wychodzą. Odstrzelać. Kurczy byków. No i zobaczymy. Biegną. Bardzo. Oja. Nasi łuczycy dostali naszej własnej artylerii. Szkoda, że nie można zarządzać ogniem tych, kurde, wież. Jest też wielki minus. Jest to wkurzające, muszę przyznać. Działać. Spoko, spoko. O, idą z powrotem. Upać w nich. Ta jest. Natarcie wroga zatrzymane. Co za skubańcy twardzi, no? Ile oni już pozostawali? No, w końcu jakiś padł. Ale kurde, tyle strzał, ile musiałem w nich wpakować. To ja was proszę. Postawicie tutaj, moi drodzy. Dobra, postawicie tu wszyscy. Dobra, my tu możemy troszkę z nimi jeszcze się pobawić. A jest. I prowadzić ostrzał. Ładnie dostałem od tej naszej artylerii. Ta jest. Okej. Atak wroga zatrzymany. Mi się bardzo podoba. Macie dosyć? Na serio? O, szczepy chyba robią większe obrażenia zadają. Kurde, paroma typami rady sobie nie wiem dać, no. Strasznie żywotni są. Łapać ich. Wyłapać gnojów. Kontynuować, wyłapać wszystkich. Mamy ich. Łapać go. Dorwać z kubańca. Trzymać ostrzał. Dobra, mamy to. That goes to only men of great virtue and valor.
No cóż, jak pokazała ta bitwa, artyleria jest bronią obusieczną, strasznie mocno obusieczną. Ale cóż, już poradzimy, no. Dobra. Have mercy, my lord. Surely. Stracić. Taki los czeka zdrajców. Ach, i znowu trzeba uzupełniać te straty. God damn it. No dobra, moi drodzy. Nic nie poradzę. Czas powolutku kończyć. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.